Witam więc na podsumowaniu Ansibla. Dzisiaj będzie to już ostatni film z serii Ansible. Jeżeli chcielibyście rozszerzony kurs Ansible, no to coś możemy pomyśleć w przyszłości, ale to musi się zebrać większa liczba obserwujących. Ewentualnie możemy pomyśleć coś o indywidualnym kursie, także możecie się ze mną skontaktować, ten kto jest chętny. I no, zrobimy jakiś indywidualny kurs. Taki szerszy, o Ansible, z zadaniami, z pytaniami, z jakimiś sesjami online, ale to dla chętnych. Co dzisiaj zrobimy? Na podsumowaniu przejdziemy sobie jeszcze raz przez nasze dyrektory te playbookowe, czyli wejdziemy sobie do Ansible Playbooks i zrobimy sobie takie drzewko. Jak widzimy, mamy naszego playbooka w nazwie Simple. W środku mamy jeden playbook. Mamy stworzone inwentory. Mamy YAMLowe, mamy INI, mamy grup warsy dla frontendu. Mamy nasze role i każda rola ma taski. No i mamy nasze template'y. Jak widzicie, tak wygląda nasze drzewko. I to jest taki best practice, jak się układa playbooka, żeby był czytelny. Można to oczywiście zrobić wszystko w jednym pliku. Jeżeli ktoś by się uparł, może to robić. No ale ja polecam jednak układ takiego drzewka. I tak, nasz playbook, no to jest nasz zbiór roli. Tam piszemy, które role na którym hoście mamy wykonać. Ewentualnie tworzymy jakieś warunki, tak jak to robiliśmy na filmie, kilka filmów wcześniej. W inwentory tworzymy nasze inwentory. Są dwa formaty: INI albo YAML. To znajdziecie na pierwszym filmie, oczywiście, przypomnienie. I mamy jeszcze coś takiego jak grup warsy. Grup warsy, no to tak jak poprzednio wspominałem, są przypisane do grupy, które są znowu zadeklarowane w inwentory, w pliku inwentory. Mamy nasze role. W rolach mamy taski. To są role. I w rolach mamy taski. I możemy to robić tak, że piszemy sobie jeden plik zmiennych. Niezmiennych, jeden plik tasków. Na przykład na main.yaml i tam wszystkie taski umieszczamy. No to jest main, to z defaultu Ansible szuka tego pliku main.yaml i tam są, możemy umieścić wszystkie taski, albo tak jak zrobiliśmy tutaj w tym tasku, że zrobiliśmy sobie plik main, tam zadeklarowaliśmy include i poprzez include'a dołączamy pliki już tasków osobne. Czyli nie piszemy wszystkich tasków w jednym pliku, tylko tworzymy sobie jakieś tam pliki. I można tak robić. No i mamy nasze template'y. Nasze template'y to są pliki Jinja 2, służące do tego, żeby generować jakieś pliki konfiguracyjne na podstawie template'ów. To robiliśmy na poprzednich filmach. No i tak wygląda ten układ. I tak wygląda Ansible. Teraz, żeby sobie tak utrwalić, przypomnieć, utrwalić to, co robiliśmy, to weźmy taki przykład z życia, który się przydaje, na przykład przy konfigurowaniu serwera NFS. Serwery NFS, no wiadomo, no, można sobie kupić macierze i tak dalej, i tak dalej. No ale
dla testów i w niektórych jeszcze firmach się to stosuje, że jest jakaś tam macierz, ale nie podłączamy bezpośrednio jakichś tam dysków z macierzy pod system, tylko tworzymy sobie serwer NFS-a i do naszych maszyn wirtualnych na przykład podłączamy sobie zasoby po NFS-ie. Dlaczego po NFS-ie? No ma to znaczenie przy Postgresie na przykład. To możecie poszukać, jakie są problemy. Bardzo, bardzo często się zdarza, że ktoś na przykład montuje zasób Samby i próbuje uruchomić na tym bazę danych Postgresa. No niestety to się nie uda. Postgres wymaga NFS-a. A dlaczego? No to zachęcam do lektury. Może kiedyś zrobię jakiś film o tym, o takich produkcyjnych problemach, które się zdarzają. Ale przechodźmy do rzeczy, czyli napiszemy sobie, tak, mamy nasze inwentory, piszemy rolę, to stworzymy sobie katalog. W rolach. Roles i to będzie NFS. To będzie main.jam. Zrobimy sobie jeden pliczek. Jeden pliczek. I to wszystko opiszemy. No dobra. Jak wygląda konfiguracja NFS-a? No możecie sobie znaleźć przykład. Ja tutaj mam Red Hatowy serwer. No to będę się posługiwał DNF-em w głównej mierze. No i no nie jest to trudne. Nie jest to trudne. Nie ma tam dużo poleceń do wykonania. Trzeba pamiętać o firewallu, ale niekoniecznie musimy go uruchamiać. Niekoniecznie musimy konfigurować, dlatego zrobimy sobie to bez firewalla. Chociaż ja chyba firewalla mam włączonego. No dobra, zobaczymy. Chodzi o to, żeby serwer nam działał. Dobra, no to co? Zaczynamy od tego, że musimy mieć paczki. No, os. I to będzie Ansible in DNF i to będzie DNF albo YAML, ale chyba DNF będzie. DNF możemy sobie to zrobić. DNF. Tak, w mojej wersji mam DNF-a na tym serwerze. Dobra. Może sobie zrobimy inaczej. Pokażę, jak to zrobić pojedynczo. No co? No musimy sobie zainstalować NFS Utils. Tylko nie musimy tego nawet robić jako latest, zrobimy sobie jako present, czyli już. Następnie mamy do zainstalowania taką paczkę jak bodajże ona się nazywa
PC bind, jeżeli dobrze pamiętam. NPC. Coś takiego. No to sobie to skopiujemy. Okay. LPC bind. Następnie, co musimy zrobić w NFS-ie? W NFS-ie musimy stworzyć sobie jakiś katalog, który będziemy szerować, bo to jest NFS służy też do współdzielenia dysków, zasobu. I na serwerze to się tworzy po prostu katalog w jakimś miejscu, zazwyczaj na partycji, gdzie mamy większą pojemność przeznaczoną właśnie pod NFS-a i to będzie. Zrobimy, że create share będzie Ansible built-in file. Zrobimy sobie ścieżkę na przykład z NFS. Tutaj będzie directory, owner. Zrobimy sobie Adam. I mode jest ważny. Tutaj musi być 775. Nie wiem. Okay. Co następnie? Następnie musimy sobie, niech sobie przypomnę, włączyć w sumie serwisy, ale to już będzie state present. To już będą włączone. Firewalla nie będziemy dodawać. Chmat jest zrobiony. No to będziemy musieli zrobić sobie taki pliszczek jak export. I tutaj też sobie zrobimy Ansible built-in. Tutaj będzie file. Tu będzie. O, bo nawet nie trzeba. 6.4.4. Będzie TC exports. A, oczywiście nie wiem, to zrobimy sobie inaczej. Zrobimy sobie template'em. Czyli będzie nasz template mieliśmy we frontendzie, w mainie. O, i sobie zrobimy to. Dobra, czyli sobie skopiujemy, żeby już nie przypisywać tyle razy. Templates i tu będzie NFS exports i to będzie etc exports 644. Dobra. No to teraz sobie zrobimy pliczek Beam
Simple templates NFS exports dzień 2. No i co w tym pliku musimy sobie zrobić? To sobie zrobimy na share. To będzie NFS. I teraz będzie tak, jeszcze musimy IP, nasze IP. Czyli podajemy IP serwera. I parametry read-write. Root. To jest no root squash. Dobra. No to mamy naszych pliczek. No i dobra, spróbujemy sobie to wykonać. Już mamy. A, oczywiście jeszcze nie. Zrobimy sobie roles NFS. Lecimy. Dobra. I żeby teraz zweryfikować, to sudo export fs. No i mamy. Dobra, PC bind jest dobra. Netstat NTP. Nie zobaczymy, dopóki nie będziemy podłączeni. Ale nasz katalog NFS jest stworzony. No to co? To może jeszcze. Ale to chyba showmount minus. Ona mnie pokaże. Tak, bo nie mamy klienta. No dobra, to spróbujemy sobie. Ale może się uda. Sudo export z API. Export fs rb. To nie naszym lokalhoście, spróbujemy tutaj. No, program nie zarejestrowany. Dobra, no to nam nie pomoże. No, zaraz weryfikujemy, czy to jest dobre. Ale powinniśmy już mieć. No, spróbujemy go zamontować. Na szybko to będzie NFS. NFS slash
Tworzę katalog, ale nie tu, gdzie chciałem. Dobra, zrobimy w ten sposób. Investment. Co ja piszę? Późna godzina dzisiaj. File to apply and stop options. No i widzicie, czasami zdarzają się takie kwiatuszki, ale nasz eksport pokazuje, że jest to NFS. Czyli zamontowaliśmy, chcemy zamontować to tu. Tak, ja myślę, że chyba mamy naszego firewalla. Załączonego. Firewall CMD. Najprawdopodobniej tak, firewall jest uruchomiony. Running, dobra. No dobra, no to się sprawa wyjaśniła. No i widzicie, zdebugowaliśmy issue. Co się stało? Jeszcze sprawdzimy sobie, czy tylko NFS działa. No to localhost nie powinien blokować tak naprawdę. O, oczywiście. Nie dodaliśmy start. No, teraz się wszystko. Tak, jest. Czyli nie było dodane. Firewall nie przeszkadza, bo to jest localhost. Ale tak, nie był uruchomiony. Czyli co musimy zrobić? W naszym pliczku vim roles nfs. No, musimy sobie dopisać systemd. To będzie name i będzie start nfs symbol built in symbol built in systemd. I teraz nasz parametry to będzie state started i name
Name to był NFS server. Dobra. No, tak, to tego nam zabrakło. Start NFS, ale po debugu się udało. Też o to chodzi, żeby rozwiązywać problemy. Widzicie, jak działa się. Tak samo działa się wszędzie, w każdej firmie, tak? Spotykasz problem i go rozwiązujesz, szukasz, co może nie działać. No, mamy nasz NFS wystawiony, wszystko jest ładnie. Polecenie showmount. Co możemy sobie zrobić na przykład? No, możemy sobie dopisać do naszego Ansible'a sprawdzanie, tak? Czyli użyć naszego debuga i sobie wyświetlić to. I to już będzie potwierdzenie, tak? Po ostatniej roli. Create export i na końcu ten start NFS powinien być tutaj de facto. Bo później trzeba by było reloada, czyli sobie musimy przenieść na koniec, żeby było prawdziwie, żeby wam działało, jak będziecie próbować robić. O, dobra. Dobra. I tak. Czyli start musi być na końcu po eksporcie, albo sobie dodać reloada. No i tak. Tak to wygląda. Czyli napisaliśmy sobie jakieś tam przypominacze. Widzicie, tak to się robi. Normalnie człowiek by robił to ręcznie, ale jak mamy na przykład do skonfigurowania 10 serwerów NFS-owych, no to użyjemy Ansible, tak? Wiadomo, że poświęcimy na to dzień, żeby napisać, ale zarządzanie będzie automatyczne, już nie będziemy musieli siedzieć i szukać co i gdzie. No dobra, to by było tyle na podsumowaniu z Ansible, taki przypominacz mały. Kolejnym etapem będzie etap piąty i będzie poświęcony Dockerowi. No i zaczniemy powoli coś tam sobie dłubać ręcznie, jakieś obrazy tworzyć, Dockerfile'a pewnie na początek zrobimy, omówimy, no i brniemy dalej w tego DevOpsa. No fajne taski, fajne no, dla mnie taski, dla was filmy pojawią się może później, jak zaczniemy robić jakiś CI/CD, no ale musimy przebrnąć przez tą całą cały stack, który trzeba ogarniać jako DevOps. Chociaż troszkę musicie wiedzieć na temat Ansible'a, na temat Terraforma, na temat Dockera, na temat Kubernetesa, żeby później robić sobie pipeliny jakieś. No dobra, to by było na tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!